jest kaplica, pisze Królowo Polski, módl się za nami, prawda? Oto Polska właśnie. Biało-czerwona, oto Polska właśnie. Biały kolor czerwony właśnie kwiatów, oto Polska właśnie. I pisze, kaplica wybudowana kosztem gminy miasta była poświęcona przez księdza kanonika ziemieńskiego, szlacheckie nazwisko, w czasie modłów przez ojca świętego Piusa IX za wyswobodzeniem ucznionej Polski nakazanych dnia 20 września 1863 rok. Kaplicę odnowiono w latach 1950-1957, czyli kiedy bandytyzmus, komunizmus, stalinizmus właściwie szalał. Okazuje się, że w Polsce no nie bano się i na przykład w takim czasie stalinowskim, bardzo trudnym czasie, tą kaplicę odnowiono. Staranie miejscowego społeczeństwa oraz w 1996 roku ze środków WKOPW Urzędu coś tam Urzędu Miejskiego w Przemyślu, da? Biegają po parku. Tak. Aha, to jest szlak. Biało-fioletowy to jest szlak błogosławionego Jana Balickiego. To jest kapłana tego świętego ze szlaka. To znaczy, jest taki szlak specjalny. Innym formą. Tak. Specjalnie. A to jest... Uwaga. Prawdziwa to jest biało-czerwona, biała, prawdziwa. A tamte są szukane, nie? Zresztą tak pamiętajcie, oto Polska bo chciała, a później na Białoruś, oto Białoruś właśnie. Jak pójdziemy na Ukrainę, oto Ukraina właśnie. Kazachstan, oto właśnie Kazachstan. Deutsche, oto Deutsche właśnie. Ale ja. Szlaki, tym idziemy, tym szlaki. Oto Kazachstan. Ale jak się porozumiewałeś? Chciałam bardzo trwać. Musimy szybciej. Musimy się biec. Zrobimy szkoł. Raz, dwa, trzy, cztery. Masz czarowe Hackerberg. Pięć, sześć, siedem. Na przykład jak on ma konfesjonał, nie? Polskie ziemniaki, patrzcie, nie urodziłem. Polskie maki. A to nasz przyjaciel Witalik, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdyby powiedział, gdyby powiedział, to Я на полку тихо прокачусь, не боюсь я ни грома и ни града. На тебе влюблённый брат Иисус, для меня в синем небе не преграды. Облака, белогривые лошадки, облака,
Я думаю, не смотрите вы, пожалуйста. Пьешь, что лучше время спать не стоял. Сан-Пьер. Мало мне помощи. Чего? Что ж, старость не радость. Давай, встать. А я тебе дам. Что мы увидим? Там. Что мне выбирать? Идя за мной, слышу, да. Пусти нам так, два так на гусу поглядя księdza. Jedna noga chyba krótsza, bo widzę, że się mogę. Ja mam z optymizmem, z radością na twarzy. Mam. Aha, i mówię tak, to którą krótszą mam? A to zależy, czy jedna jest, czy wynikam dużo, czy dwa. Tak, dwa to jest jakieś tam... Dwa. Radek, ty zamykać prezent, ty zamykać prezent, tak? W porządku. Wszyscy jesteśmy, tak? Ale wspaniale, nic się nie jedli posiłek. Idziemy godzinę 3 minuty. Nie, nie, nie. Ale prawda, powiedzcie szczerze, nikt nie jest zmęczony. Nikt. Nie. Pogoda jest wspaniała, przetarłem się z samochodem. Godzinę 3 minuty idziemy od postoju. Ania, coś tak cieszy, że może iść, że no... Beatka by błagały, że koniecznie jeszcze raz, trzy raz w tyle. Tylko śmieć nie wyrzucajcie, pamiętajcie. To nie wybijmy wszystkiego. Tak jest. Ja wyrzucę, bo ja pierwsza. Uwaga. Oj. Wspaniale. Bada i ostrożek. Normalnie widzę. Moja woda jest piękna. Mama, nie podzielę się raczej na koniec, żeby to jest tak, że przecież, a ja to nic. Da. Proszę. Proszę. Sam siebie coś. Dalej, nie wolno. Samego siebie. O, to wspaniale! Aleluja! Przekazujemy znak jedności oazy w Przemyślu. Puszczycki dla oazy z Białorusi i Litwy. Z miłością Jezusa, ksiądz Irek, siostra Julia i oaza Forba! Ale ja myślę, że jest druga z siostrą.
spoko. Ostatni. Nie mamy wody. Zamoczymy. Oto Polska właśnie. Ну вообще, коровы такие прикольные. Jak, siostro? Po górach lepiej chodzić? Bardzo. Uśmiechamy się? Uśmiechamy się? Wszyscy uśmiechamy się? Нам легко. Ринка. Усмехаемся. Нам легко. I can fly. I can fly. Боже, ну это ж смерть можно. Усмехаемся. Отлично. Усміхаємося, чисто. За які гріхи? Усміхаємося. За які гріхи? Рафа, усміхаємося. Ото польська власть. Ото польська власть. Як ти нам? Угу! Що ти тут робиш? И позастали нам сестры. Старше. Падала земля, с неба падала земля. Разрывая крик, в небе падла и война. Плавилась броня, захлебнулся автомат. Задвинул глаза, ты смерти гвардии сержант. Не сдашь мне. Sługo Boży Janie Pawle II, Sługo Boży Franciszku Blachnicki, na dalszą część pielgrzymki z Bogusławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To są centymetr rodnie. To nie ma dziś już tak naprawdę. Dwa lata też księdza.
Aha, ja bym, słuchajcie, jak ktoś, dajcie może ktoś na czekolada. Proszę bardzo, ja cię chciałbym. Rafał, mogę się napić? Nie mam wody. No ja wody pilnowałem, ja całą wodę zyskam, a wy co, pijak jesteście, ja tak, łyczka. Ale podpiszemy. Ale my się dzielili. Ha, weźcie po 30 łyczków, no to różnica jest. Łyczącie się bierze na drogę. Na wzmocnienie! Polska to Polska właśnie! I jeszcze rodzajcie. Alleluja! Wyścigajcie, wystawiajcie Jego święte imię. Panu na czemu moje wędrowanie do nim, moje upadanie do nim, moje powstawanie. Jak rosa poranna, trójka albo czwórka. To nie śpiewamy radosny hosanna. Jesteś dla nas wędrowcem z mojej czystej roli. To już mój teraz. Ale nie wiem, no bo to nie był kupowany. Duszy wytchnienie niebiańskie ogrody. Myślę, że to bunt. Ej, Klaudia! My będziemy cierpieć na to! Gdzie żyje moja krasa? Gołubie wiedzą, a noćka ciemna, karyczka bystra, jak adzinoka ja.
Musiał prosić za tych, którzy nie widzą sensu swej pozornej bezczynności lub cierpienia, nie rozumieją, co ono daje, gdy tyle jeszcze trzeba zrobić dla zbawienia ludzi. Pójdź za nas. Cierpią rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja 12. Pan Jezus na krzyżu umiera. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ciało moje za Was wydane, krew moje za Was przelane. Aleluja! Thank you.
nasze serca, może nie widzą, ale na pewno coś dobrego, coś pięknego. To jest milczenie Boga, to jest milczenie Jego Matki. I także wzywa nas, aby milczeć. Milczeć, patrząc się w Jego oblicze, milczeć, jak gdyby zanurzając się w jej sercu, w jej miłości, w miłości jej Syna, w tym błogosławieństwie Jezusa, które przemienia, które odnawia, które uzdrawia. Ale w tym naszym milczeniu niech będzie także ufność, że kiedy oddamy jej wszystko, co mamy w sercu, kiedy powierzymy jej wszystkie intencje tego waszego pielgrzymowania, waszych rekolekcji, tych stów, na które wstępujecie, kiedy w milczeniu zawierzymy jej to wszystko, stanie się cud Kany Galilejskiej, cud przemiany, cud uzdrowienia, cud miłości. Matka kocha, bo Matka przekazuje to wszystko swojemu Synowi. Macie czas, śpieszymy się, a więc zgodnie ze zwyczajem kalwaryjskim, teraz na pewno oddamy jej to wszystko, co przynieśliście tutaj, to wszystko, co potrzebuje jej obecności, to wszystko, co potrzebuje tej dłoni Jezusa, która właśnie błogosławi, która uzdrawia, która przemienia. Zawierzymy jej to wszystko, co przynieśliście. Nie. Bądź z nami, kto chce, Pani Boże. Właśnie. Bądź z nami, kto chce.